Za każdym razem się zastanawiam, dlaczego Twitch każe mi wpisywać Pokémon ze specjalnym znakiem. Why would you do that? Czemu nie zalicza po prostu Pokémonów? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. A dobra, co my tu mieliśmy, na czym my skończyliśmy? Szybkie pytanie. A mój skład jest... kurwa, martwy prawie. To mi się nie podoba. Zdążyłem zapomnieć, że mój skład jest w takim stanie. I nie powiem, że jestem z tego powodu specjalnie zadowolony. Cześć, wracam, witam. Olga to powinna jej pomóc z statusami, to na pewno. Na się potki. Cześć, Sylwia, witam. Jeden potek na razie niech mi styknie. I teraz pytanie, w jakim ja to stanie jestem i dlaczego pewnie tak dobrze bym chciał. Jak wypełnię bardziej Pokédex, to mi chyba nie grozi, biorąc pod uwagę, jak dużo Pokémonów po prostu zabijam po drodze. No dobra. To może pójść nie tak, przecież to nie jest tak, że to się źle skończy, prawda? O Boże, to jest double battle. Cofam wszystko, co powiedziałem. Okej, dzisiaj nie skończy źle. Chociaż poziomy nie wskazują na to, to wierzę, że będzie git. Thunder? Nie Thunder. Jest Charge... Sylwia obedwia. Charge Beam. I Psychic. Tak spróbujmy. Cześć Patko, witam. Ten Charge Beam był dużo słabszy niż myślę. Myślałem, że dziś battle networki. Czy dzisiaj powinny być battle networki? Czy ja się zajebałem w akcji? To było normalnie. Poniedziałki. Ola. Nie, battle networki wsiady były. Już się spukłem! Że się zajebałem. I mean, ja nie wypraszam, że ja się mogłem zajebać w akcji, więc ten... Więc... Aż sam musiałem zerknąć na grafik. Ale ten, ale widzę... Znaczy mój grafik to jest w ogóle nie zaktualizowany z tego, co pamiętam. I skoro już o tym mowa, to chyba wezmę i to zrobię. O tak, moje sumykowe plany, które mają wpisane, że jest tam ten... Że jest tam... 22 kwietnia, doskonale, bardzo aktualne. Czemu ja taki jestem? Wytłumaczcie mi to. Poniedziałek. Randomizer. Środę już nie Elden Ring. MMBN, Legacy Collection. Jedynka. Przy okazji przeklikam Slash brzmi dobrze. Nie, czekaj, to jest Slasha. Zamiast Charge Beama? Raczej tak. Niech to się przeklikuje. I w soboty Elden Ring, Shadow of the Earth. Nawet nie wiecie jak mnie kolci, żeby robić więcej dni z DLC-kiem. To jest bardzo kusząca perspektywa. Ja nie chcę kontynuować tu walk mając jednego Pokémona. Ja zdecydowanie nie chcę tego robić. Tam jest rock climb, więc whatever. To nie było za bardzo miejsca chyba, żeby odpocząć, prawda? A może jakieś łóżeczko? Jakieś takie zwyczajne łóżeczko? Nie? Nie, ale TM dostajemy. Myślę, że Augustino, no w prawym dolnym z tego co kojarzę. Czym jest 92? A, to jest Fox Energy, czyli oni nawet poprawne nazwy duchów pokazują. To ciekawe w sumie. Brief Joy. Tak zwany Joy Gun. No właśnie musiałem sobie dość szybko przez chwilę przypomnieć, co ja właściwie ostatnio robiłem, bo nie byłem pewien. Cześć, Mesmer, witam. Dajcie mi odpocząć. Potrzebuję odpocząć. Dlatego jestem na urlopie, wiem. Ale potrzebuję odpocząć in-game też. Jak tam mija czas? Całkiem w porządku. Dzisiaj miałem trochę latania po lekarzach, nie lekarzach. Po fryzjerach, nie fryzjerach, więc sporo dnia mi zeszło na ogarnianie życiowych spraw. Tak zwane korzystanie z lopy, jak to wcześniej określiłem. A mniej żarty żartami, ale mam wrażenie, że urlop to jest jeden z lepszych momentów na ogarnianie tego typu rzeczy. Bo tak to zazwyczaj nie ma kiedy. Czy ja stąd w ogóle mogę przejść tam, gdzie chcę? Zaraz zobaczyłem na mapie. No i że będzie intensywne cofanie się. Mam też już za sobą tak praktycznie w całości DLC-ka do Elden Ringa i opinie są mieszane, to na pewno. Jestem okropnie zawiedziony tym, jak zrobili ostatniego bossa, ale jednocześnie całego DLC-ka oceniam pozytywnie. Ile kosztował? 160 zł. Czy mam Hurricane'a przygotowuję? Po mojej trupie. Nie jest to mała kwota, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednocześnie nie jest też jakaś bardzo ogromna. A mówię, raczej jestem zadowolony z niego. Na pewno dużo bardziej niż Shin i wydaje mi się, że bardziej niż Savik też. Przy czym Savik też z tego co słyszałem, to z czasem się zaczyna przekonywać, że te dalsze fragmenty DLC są lepsze niż początkowe. Zresztą tak naprawdę początek jest taki paskudny. I szczerze mówiąc, coś w tym jest. Że po tym jak się przejdzie początek, który jest wyśrubowanym poziomem trudności, to potem jest już tylko lepiej. Przy czym no, też mówię, są momenty, kiedy ta lepsza część też przestaje być dobra. O, nie trafił, nie dobrze. Zobaczymy, czy nie będą się leczyć zaraz. Speedfall, o ja nie ma dziennych ataków, to będzie ok raczej. A wiesz, że nie będę mają. Każdy chodzi sobie przez Pokémony, czy jakaś śmierć w odcisku pomienia Asha Ketchupa. To jest jedna z przeróbek Mesmera, nie powiem. Mesmer to akurat fajny boss. Jeden z lepszych DLC-ka, jak nie najlepszy. Przy czym... Nie no, o mój Boże, co ty tu kurwa robisz? Też nie wiem, na ile chcę mówić na Pokémonach o DLC-ku, na ile powinienem mówić na tym, na samym Elden Ringu. Też jak tak, cześć. Powiem szczerze, że absolutnie nie zdziwię się, jeżeli DLC będzie miał jakieś zmiany odnośnie zachowania przeciwników albo odnośnie cyferek. Przynajmniej na początku. Ola, ten raz to bolał bardziej niż myślałem, że to boli. Mleczko. Napij się mleczka, pes. Czy istnieje świadkiem Thunder? Zadaję więcej niż Mad Bomb. Spróbuję. A, już zrobiłem, już trafiłem, fajnie było. Spróbujmy jeszcze raz. On mnie nie da spróbować, co? Okej, spróbuję. Nice. Zdaję więcej. nie zdążyłem obejrzeć przez stream. Ja po części dlatego stwierdziłem, że biorę sobie urlop, bo miałem wrażenie, że ostatnio nie mam za bardzo czasu na rzeczy, które które chciałbym sam robić. Znaczy nie wiem, jakoś wpadłem w taki rytm, że chodzę sobie na dłuższe spacery i mam wrażenie, że przez to zostaje mi mniej dnia, niż bym chciał, żeby mi zostało, tak powiem. Gible. Gible był chyba na statusy tylko. Więc whatever. Widziałem powiadomienie na Discordzie i się zastanawiałem skąd to tylko jedna z kont, na których relatywnie rzadko siedzę. TM12 Rapid Spin, metalowy ruch. Nie dla mnie. Jeźdź na gotowy przedem. No ja sobie coś tam zabiłem jeszcze zanim do fryzjera wyszedłem. Jakiś taki najbardziej podstawowych obiadów. Byleby tylko coś było. Dobra. Pierwszy, absolutnie największy priorytet centrum. Bo moje Pokémony się go domagają jak niczego innego. I zobaczę tutaj w tej trawie, która była na wschód od miasta, bo ciekawi mnie są. Ja potrzebuję wodnego Pokémona jakiegoś. Znaczy potrzebuję. Wiem, że pewnie czemuś mógłbym dać Surfa, bo losowa kompatybilność, ale... I tak chciałbym jakiegoś mieć. I Biford będę wracał jakieś 15 km po Feraligatera. Ja zagadam tego środki za chwilę, tylko popatrzę sobie co tutaj do znalezienia. To nie będzie najsilniejsze co zrobiłem, prawda? Yep. Kiedyś tam nie śpieszy, znaczy... Wszyscy wiemy, że jeżeli nie zrobię tego teraz, to zapomnę. A, czy jednak patrzył, nie chce duchy? Well, fuck. Obolało dużo bardziej niż myślałem, że to boli. Te wszystkie safari bole swoją drogą. Teraz nie zrobię. Pewnie zmarnuję. Ciekawe, czy seedy w randomizerze są tak skonstruowane, żeby dało się złapać wszystkie Pokémony. Wyobrażam sobie ludzi robiących jakąś taką kategorię speedrunów, złapię wszystkie. Uleszę tego biednego Wajla, na razie po prostu zmienię Pokémona. Nie robię nadzloków, więc to nie jest też taka wielka strata. Wiem, że to nie jest coś, co powinno się mówić w ogóle, ale bardzo tego się sprawdza. O mój Boże, to masz absolutnie paskudny moset na ponite. I nie mogę uciec z ponite. No dobrze. Rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Jeżeli tak chcemy się bawić, to tak się będziemy bawić, I guess. Na kolację śledzika. Ja na kolację miałem standardowo jakąś bułę z miechem. Przy czym też musiałem trochę uważać na to, co jem, bo... Dowiedziałem się dzisiaj ciekawej rzeczy, o której nie wiedziałem i nie spodziewałbym się, powiem szczerze. Że przed badaniem nad genowskim odcinka Lędźwiowa Krzyżowego trzeba być, powiedzmy, nie tylko naszcza, ale też... Jak to ładnie określić, żeby nie mówić nieprzyzwoitych rzeczy na streamie? Być oczyszczonym ze wszelkich niedobrych rzeczy. Wypróżniony. Jest to opcja. Element. On się odmroził. Ognisty pokonał z lodowym atakiem, przynajmniej jest to ognisty pokonał z wodnym atakiem. A nie, czekaj. Znaczy mi pani w rejestracji dzisiaj mówiła, że powinienem być po środkach przeczyszczających dosłownie. Przy czym z tego, co pytałem, to nie jest jakaś konieczność, tylko że po prostu poprzedniego dnia trzeba uważać, co się je, co się pije, etc. On się nie będzie chciał złapać. Ja nie jestem pewien, czy ja chcę próbować. Czy ja mam coś, czym go nie zabiję? Lame Wheel? Pewnie go zabiję. No nie, udało się, nie. Nice. Gorzej się... Nie. Znaczy... Nie powiem, że czuję się idealnie, ale to nie jest jakiś wielki problem. Po prostu coś się w dole petów nie ode mnie boli. I jak już i tak muszę sobie zrobić badania tarczycy, to stwierdziłem, że przy okazji też o to zapytamy lekarki. Mam nadzieję, że to nic ważnego, bo niektórzy mi sugerują, że to mogą być nerki. To powiem tak, biorąc pod uwagę mój styl życia, nie byłoby jakieś specjalnie dziwne i zaskakujące. I ja sobie z tego zdaję sprawę, jestem na tyle nierozsądny, że nic z tym nie zrobię. Ale mówię, po prostu nie jestem w stanie tego wykluczyć. Zobaczymy co inne badania wyjdzie, na razie nie chcę się jakoś nastawiać specjalnie w te czy we w te. Wątpię, żeby było to coś... Żeby to było coś na tle poważnego. A jeżeli będzie, to będzie to też jakaś motywacja, żeby... zmienić te życie na odrobinę zdrowsze. Tak jest. No dobrze, rozumiem. Już sobie stąd idę. To, gra mi sugeruje, że mam dużo i tutaj nie chodzić. Ja to tak przyjąłem. Hello. O no, moja krótka się wlecze. No, nawet jej został. Nawet jej jemu, temu Ludwitalowi. Nie zwróciłem uwagi, jakiej płci był. Zostało na tyle mało HP, że byłby w miarę sądny do złapania. Walki z centrum Pokémon, tego jeszcze nie widzieli. No, mejdolki są bogate, więc check out. Czechuje się, jak to mawiał klasyk. Ale przecież Baldess, no, będzie raczej słabszy niż Flame Wheel obecnie. Jeżeli dobrze pamiętam, ile ile obrażeń zadaje jedno i drugie. Wtedy samo może być. Rozszarpnie się go. O ile trafię. Oczywiście. Widzę, okazja była dość drastyczna. I know, right? Powiem tak, ja mam dosłownie za każdym jednym jebanym razem, jak stwierdzę, że odsłonię sobie uszy, to potem mam takie, czemu ja to zrobiłem. Cześć matki, witam. Nie wiem, że nawet się dziwiłem. Ja uważam, że jest trochę nie tak jakbym chciał, ale i tak potrzebowałem mieć krótszych włosów, więc kocham crosschopa. Cholipka, kocham Pokémony. Jakby się ktoś pytał, dlaczego nie lubię duchów, które mają szansę na zadziałanie, to to jest moja odpowiedź. Ta walka to jest dosłownie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie lubię ruchów z procentową szansą na trafienie. Ta walka powinna się skończyć jakieś 7 tu temu. I skończyłaby się, gdy miała atak, który ma normalną celność. Czyli raczej move that issue. Jiggling Pokémon Wab. No dobra. W Pastorii był dżem, prawda? Nawet jeżeli kolega ma nam coś do powiedzenia w tym temacie. Hello. Dobrze, że się wyleczę na tank przodem. Elite Force, czy to jakieś przewidywania? Czy na co dłużej pracę mogę przyjść później, wyjść wcześniej innego dnia? Co im przypomina, że my mamy... I want to fucking die. Że my mamy w robocie taką tabelkę, gdzie wpisujemy jakieś tam wcześniejsze wyjścia, etc., etc. I mam tam już jakieś kilkanaście godzin do robienia i nie ma kiedy tego zrobić. Lip... Lajko! Discharge... Powinien zejść na hita. Chociaż tam powinien. Jak deszcz pada, to mogę Tandera używać. O, nic Dark nie mam, nic Back nie mam. No dobra. Mówię, korzystając z tego, że deszcz pada. 100% szansa na trafienie Tanderem jest zawsze w cenie. Okej, cofam to. To już nie jest w cenie. Łobot nie jest jakiś specjalnie silny, jeżeli chodzi o ofensywę, więc... Raczej z nim wygram samymi tanderami. Chyba, że będzie mnie doskonale. Teraz nie trafiłem. Okej, trafiłem. To, że krytnął, to nie jest argument. Magmortar. Czy mam coś na Magmortara? Nie mam nic na Magmortara. Poza Blaziken'em. I mean, nawet hype bym mi aż to nie zadobyła, bo Fes po prostu ma strasznie niskie staty ofensywne. To bardziej o to chodzi. Jolo? Oczywiście. I want to fucking persona 3 myself. Zabije mnie? Nie. A teraz tam siebie zabija. Prawie. Było blisko. Rajko jest na tle szybki, pomimo paru poziomów straty. Jak nie, to jestem trochę w dupie. Okej, that's fine. Sunflora, na Sunflorę... Świna... Tak, żeby efektywniej było. Znaczy, doskonale zdaję sobie sprawę, że to się skończy jakimś gasa takim i tyle będzie z mojej zabawy. Ale dajcie mi wierzyć. Odblast. Przynajmniej powinien być na hita teraz od Dajko. Będzie, prawda? O mój Boże. O, Domina się przeliczyłem. A, tylko Domin na szczęście. Chodź to. Zapomniałem, że ma Fire Puncha kompletnie. O, well. Dzięki Bogu, że nie gram nuzloków. W ogóle tak sobie myślałem, wyobraźcie sobie nuzloka w SMT. To była absolutna katastrofa. Domyślam się, że ludzie robią tego typu rzeczy, ale ja sobie nie wyobrażam kompletnie. Zwłaszcza kiedy widzę, jak po prostu losowo jestem krytowany na śmierć. Nuzlocke, jak protagonista ci umiera, to resetujesz całą grę. Oj, tak. To brzmi jak idealnie to, czego bym chciał. Nie może tego Kirlia na pierwszym miejscu. Zobaczymy, jak mają Pokémony w ogóle. Pozuje zdechłe demony. Oczywiście. To jest to opcja. Ja tak sobie myślę. O której nie pomyślałem, jak to mówiłem. To weszło dużo lepiej niż myślałem. A zobaczę, co wam ostatnim głosem. O mój Boże. Jeżeli masz na myśli dwóch ostatnich jako... że ostatniego bossa i jego drugą fazę, to proszę, zabierz to przed moich oczu. Mam opinię. I nie są one pozytywne. One zdecydowanie nie są pozytywne. Okej, czyli to jest Leviathan. Czyli chyba będzie Blaziken robiony na cały gem. Dragonflow. Bardzo smoczy ten szysty, nie powiem. Nawet Steven Wilson w preorderze. Jak to dobrze nie wiedzieć, kim jest Steven Wilson. Nie wiem, co na nosi BDS-y. Widziałem tylko ten, że tego zwali Hipcia i Mesmera. Wymieniłeś właśnie półtorej dobrego bossa. Jak się z tym czujesz? Ja dobra, skakuję na pierwsze. Nie wiem, jeszcze DLC. Shinzas, nie chcesz go mieć. Nie no, ja osobiście mam pozytywną opinię na ten DLC-ka. Oczywiście mówię, no z wyjątkami, ale to wydaje mi się, że w większości gier fansoftsowych można znaleźć jakiś moment, który jest kompletnie bullshitowy. Miałem plakat jakiś lokalnej undergroundowej imprezy łódzki romantyzm. Jeszcze... Jesus. Romantyzm po polsku, ej? Przypomina mi się, jak kiedyś słyszałem, że czułymi słówkami do swojej dziewczyny jest Beach Please. To jest bardzo podobny gier, jeżeli chodzi o miłe i kochające słówka, Imo. Czy ja ze mną źle, jeżeli moją pierwszą myślą po przejściu DLC-ka do Elden Ringa tak w całości jest, że przeszedłem go jeszcze raz? Chyba jest. I nie jestem pewien, co powinienem z tym zrobić poza przejściem go jeszcze raz. Wiedziałem. Ja chyba był zespół Łydka Grubasa, a Łydka kojarzę akurat. Nie pamiętam, skąd, ale kojarzę zespół. Jeśli znowu ktoś walczy z redacted. Słuchaj, zawsze mogę przejść DLC-ka do ostatniego bossa i potem zostawić DLC-ka. Jest to opcja. A może inny buildem ten boss okaże się dużo lepszy? Spoiler, pewnie się nie okaże. No i... powiem tak, pewnie zobaczymy na streamie, biorąc pod uwagę, że to nie było Monday. Yep. Biorąc pod uwagę, że mamy zaczęte play na streamie. Więc prędzej czy później i tak raczej powinienem tam dotrzeć koniec końców. Nie wiem jak długo mi dojdzie, biorąc pod uwagę, że z chwilę walczyliśmy, ale wiesz, że nie będzie jakiejś ogromnej tragedii. Ogromna tragedia będzie na wybranych bossów. Mam chyba 3 bossów, o których uważam, że są problematyczni na poziomie designu. I dlatego ich bardzo nie lubię. Sacred Fire brzmi jak dobra opcja. Sacred Fire ma mało PP, a jednocześnie będzie lepszy od Powder Snow, mam wrażenie. A silniejsza opcja fizyczna nie też szkodzi na jakieś trudniejsze momenty. A tylko Sacred Fire ma dość wysoką szansę na podpalenie, więc tym bardziej. Czy to już będzie przejście do bossika? Czy... chyba jeszcze ten jest. Nie, on nie jest do bossika. Hello. 50%. No właśnie tak kojarzę, że to jest 50. Donna. Operator Donna. Piękny operator. Od razu nieźle zaczyna. Dzięki Bogu, że nie Megaśka, bo nie byłby na ogień podatny. O! Jeszcze przede mnie. Au! Mamy słoty type trainer. Kochamy randomizery. Co jeszcze już zaraz mleczko będzie pita? Zależnie od tego co następne. Vileplum. Od Vilepluma jestem szybszy, right? Jaki kurwa Meganium? O czym ty do mnie waflujesz? Chodziło mi o mega ewolucję. Nie o Meganiuma. Bo mega Sceptile jest Gazdagon. Mega ewolucję? No tak, ja wiem. Po prostu mówię, że się cieszę, że to nie jest Megaśka. Czy to... Jest relatywnie mało wodny kurwa. Relatywnie mało... To jest was naprawdę? Teraz tych Pokemonów, które nie są podatne na ogień. A propos wodnych, jest Ludicolo na pewno. Jest... Kradi Lili. Tortera, o mój Boże, to się źle skończy. Zwłaszcza, że chwilowo mamy te. Chwilowo mamy deszcze niespokojne. Zobaczymy ile Ice Shard zada. Mam nadzieję, że przynajmniej połowę. Bo to jest priority. Wiem, że nie jest jakiś super silny, zwłaszcza, że to jest pierwsza forma na... O kurwa. I jeszcze Headsmasha ma. Teraz to będzie Blaziken Solora? Nie, raczej nie aż tak. Chciałbym wierzyć, że nie aż tak. To będzie lepsze. Power Rip, który ma staba i jest neutralny. Firepunt bez staba, który jest osłabiony przez Watersporta. Chyba Power Rip, jeżeli trafi. Nie, żeby to wiele pomagało. Oh boy. Oh boy. Znaczy on się sam zabije pewnie. Yep. Bo health masz... Nie, health masz bije 50% recoila. Za dużo. Tyle wiem. Dobra, wracaj tu Blazit. O. Kurwa, czemu jego najlepszym Pokémonem jest Gravel, kiedy wcześniej miał Sceptile'a? Why would you do that? Posiłka, że jeśli chodzi o energię, czy jakąś tarczę antyinflacyjną, well, będę płacił 2 razy tyle za prąd. To nie jest tak, że nie jestem w stanie tego przeboleć. Nie, wydaje mi się, że sporo gier pokemonowych da się samymi starterami wysolować. Zależnie od gry wybiera się po prostu odpowiedniego startera i tyle. Wait a minute. Co ja właśnie robię? Dobrze robię. Wychodzę. Mogłeś naokoło? Możliwe. A ja sobie. Nie obchodzi mnie to, ty jesteś moim mistrzem. Hack Safari 386. Ja z fajnych hacków kojarzę, to był Sacred Gold bodaj? Czy jakoś tak? On był taki w miarę ciekawie zrealizowany. Jestem zjebany. Witaj w klubie, I guess. Doom. Galaktyczna bomba. Chillio. W moim sklepie nie kupuję rzeczy, które... Nice. Okej, czyli musimy iść za tamtym Galactic Memberem. Hello. Ten koleś jest taki głupi. Którego masz na myśli? Ten Galactic Brain Dude? Trochę tak. Z drugiej strony jestem tak przyzwyczajony do tego, że członkowie zespołów do najbystrzejszych umysłów świata nie należą. Więc... Co ja mogę powiedzieć? Hello. Co tam sobie mam noczysz pod nosem? Powiedz mi jeszcze o swoich wszystkich planach. Rychło w czas, panie detektywie. Chyba też tam pojadę. Ciekawe, czy jeszcze go znajdziemy. Hello. Okej, czyli musimy przeszukać. Luker ma być comic reliefem. Mam wrażenie, że trochę tak. Przynajmniej ja go nie traktowałem jakkolwiek poważnie, jak go widziałem. i mało chcę powiedzieć, że ciężko jest go traktować poważnie. Anime był poważniejszy. Ja mam wrażenie, że tutaj trochę zmienia jego odbiór to, jak bardzo przychodzi chwilę po fakcie. Czy możesz przez coś ciekać? Jesteś zmęczony. Ja cię dogonię, bo jeżdżę na rowerku. To powinna być taka wspaniała, komiczna scena, jak po prostu jedziemy sobie obok niego bezczelnie. I on nam cały czas mówi, że on nie chce z nami walczyć. Oj, zobaczmy. Nie wierzę w celność Kostrzopa, więc... Takie twoje też może być. Mega. Niestety musieliśmy tylko oglądać, jak nam ucieka. Cześć, Cynthia. Na wieziorku jest wyspa, na wyspie jest miraż, jada. Tak, Cynthia jest moją starszą osobą, potwierdzam, tak było. Tak, widziałem. Ej, dostaliśmy lekarstwa dla biednych migrenujących psajdaków. Chciałbym, żeby istniało takie proste lekarstwo na migrenę. Niestety tak proste to nie jest. Okej, czyli tu nic nie znajdziemy. Czy ktoś miał fly, czy ja źle pamiętam? Ty masz fly. To była droga 210, tu jest 15, tu jest 210. Czy to jest wszystko 210? Tak. 2 KC. Nie no, chciałbym wiedzieć, że psajdaki nie cierpiały na cokolwiek, co mogło być wyleczone przez 2 KC. Prawda? Prawda? Hello? Już myślałem, że może ktoś będzie w nagrodę chciał dołączyć do mojego party. Do miasta Celestik? Jasne, czemu nie? Cześć, to ich witam. Nie mogłaś sam popatrygować? Miała ważniejsze sprawy na głowie. Tak samo jak teraz ma ważniejsze sprawy na głowie. Nie, nie mogę odwiedzić mojej babci, muszę dać tobie ten talipan. Yep. Potwierdzam, tak było. Dla babuni? O nie! Fajny taki farewell. Pokémon na 18 poziomie. Nie oglądać... Ale nie wiedziała, czy będziemy szli do atletik tam? Albo akurat się... Akurat z zupełnym przypadkiem się tu znalazła. Kuki. To go zabije, prawda? A i mam 20 poziomów przewagi, nie spodziewałbym się. Ja... To jeszcze krytku? Ja nie znajdę żadnego wolnego Pokémona do końca gry, prawda? Takiego, którego chcę złapać. Coś tam zrób mi exploda? Znasz co? Mogę być odrobinę poza zawiasami, nie przejmuj się tym, co czasem będę mówił. Moje zawiasy wyleciały z zawiasów. Na przykład ubezpieczenia może być indeksowana. Powiem szczerze, nie kojarzę. Ja zaraz idę być pałowany. Mam wrażenie, że to ten jeden moment, kiedy użycie polskiego znaku jest zbędne. W każdym razie powodzenia. Ja on to przeżył. Wiecie, jak mogę próbować łapać? I wanna go home and then edge. I swear. Czemu wiadomości graczy w grach Softu to taka komedia? Nie no, pocieszam ciebie tym, że masz fajnego bossa akurat przed sobą. Musiałbym się zastanawiać na lepszego, ale ten... Ale jednego z lepszych. Bajzel. Jeśli złapiesz chory rodziny Piplapa. Nad jego Jakub. Ale one nie mają lodowych ruchów. O nie, o nie, o no. Czas nie walczyć z żadnym trenerem, bo jest mgliście i połowa ataków nie ta... Aaaa, shit. Yep. No dobrze, czy za którymś razem uda się, zanim się dopali do końca? Zobaczmy. To wyglądało łapable. A, już złapałem, fajnie było? A, pajak się nie łapie. Dobre pytanie. Wicked Pokeball. Pokémon, tak. Chujo! Też się tego nie złapie. On jest na 2 tyki czy na 3? Chyba na 2. Więc teraz raczej będzie ostatnia szansa na złapanie. Ja nie patrzę. Ja nie chcę patrzeć. Nice. Wystarczyło nie patrzeć. No teraz standardowe pytanie, czy ja będę chciał Milotika w party? Twitch mówi, że w ciągu jestem. Słuchaj, moim zdaniem ciąg trzeba bardzo zauważać, zwłaszcza kiedy jest martwy. Czekaj, gdzie to jest? Bas. Kiedy ja straciłem mojego sticka, czy byłeś na Elden Ringu ostatnim? Patrzę network zeszłotygodniowy? Znaki zapytania. Mam 6. A, okej. Okay. Jeżeli masz 6 teraz, to by implikowało, że nie było cię. Czekaj. 6, 5, 4, 3... Nie wiesz. 6, 5, 4, 3... 2... 1... No ale ten nie! Znaki zapytania? O kurwa, widoczność jak na ostatnim bossie w Elden Ringu. Tak, mogę być hejterem, nie wiem, czy po mnie widać. Nie, właściwie to żartuję, tutaj jest dużo lepsza. Nie, ja nie żartuję. Zobaczysz, Serik. Zobaczysz. Nie wiem, może to ja mam jakieś intensywne skillsy, jeżeli chodzi o patrzenie, ale... Właśnie zobaczymy. Zobaczysz dużo, to na pewno. Przypomnisz sobie, że Bamko kiedyś miało inne logo na startowym ekranie? Jeśli wiesz co... What do you mean by substitute? Czemu taki jesteś? Jeszcze jakby laftowersy miał też żogę. O mój Boże! No dobrze. Obudźcie mnie tę godzinę. Okej, udało się. Dzięki Bogu. Girls, tam gła! No, spas. Grawał? Chciałem, żeby Sceptile ewoluował. To był 34 czy 6? Bo startery ewoluują na tak losowych poziomach, że nigdy nie pamiętam, który na którym. 36. God damn it. 4? Feraligastr nie ewoluuje na jakimś 30. Część starterów ewoluuje na 18. Część starterów ma ewolucję. Wydaje mi się, że starter ma ewolucję jakoś tą drugą. 30, 32, 34, 36. Zależnie od Pokémona. Porygon 2, Shift 3. O kurwa. Ale mam genialny plan, na pewno wypali. Ej, słuchajcie. Ej, patrzcie. Ja nie patrzę. O mój Boże. On trafił. O kurwa, on trafił cross-chopem we mgle. Co za gigaczat. Nie, no nie wierzę w to, co się stało. Za to ten Fire Punch Gravila był absolutnie paskudny. Zawalnie ma w miarę rozsądnego atak statu. Czy to właśnie był ten mem, że Grover dostaje same te... same fizyczne ataki i ma wysoki special atak? O kurwa. Mleczko kokosowe dla Shiftiego? Bo wiem, że część Pokémonów była pod tym względem pośledzona, że ma ataki na przykład albo fizyczne, albo specjalne i odwrotny atak względem tego. Moim ulubionym przykładem też to zawsze będzie Gyarados przed czwartą geną, ale tam to była kwestia, że nie było jeszcze oddziału fizycznych specjalnych ataki, tylko po prostu typy były fizyczne i specjalne. Więc Gyarados nie miał latających ataków, a wszystkie podne ataki wchodziły z jego special statu, który był nie najlepszy. Więc tak naprawdę od czwartej geny Gyarados był zauważeniem lepszym Pokémonem względem samego siebie z poprzednich, tak? Bo na tle najoglądam sobie filmiki False Five Gaming. Powiem szczerze, ja sam nie siedziałem jakoś bardzo w mecie Pokémonowej, więc nie wiem aż tak dużo. Ale na tle najoglądam filmiki z False Five Gamingu. Tam robią tak historię Pokémonów na przestrzeni różnych generacji. To z każdą generacją jest bardzo zauważalny power creep. Przez co Pokémony, które mogą być silne w jednej generacji, w kolejnej są prawie że bezużyteczne. Oho, let's fucking go. Nie będę kłamał, nie jestem wielkim fanem tego, że RPG czasami zamieniają się w symulator rzutu kostką. Dlaczego agility jest psychiczne? Dlaczego agility może być psychiczne? Bo przyspieszasz się swoją psychiczną mocą, I guess? I don't know. A, wiedziałem, że przeżyję. I pewnie jeszcze ten. Pewnie jeszcze. A nie, counter. Nice. Znaczy ten counter by mnie zabił chyba. O Boże. Musisz pokonać siebie. Pokonać siebie. Udowodnić, że można lepiej. W walce o trzecią oznakę Pikachu chyba się nauczyła agility. Agility albo double team? Jedna dwojga. Bo to było jakoś tak, że o tak, jestem szybki, lajczy mi zabi się może. Ale teraz zmienię tego Gowera jeszcze, jeśli... Pamiętaj, jeżeli teraz nie trafię, to zmieniam. Powiedziałem coś. And I hope I did not stutter. Nie, na kasecie, o mój Boże. Wiesz co jest najgorsze, Sewich? Tak sobie uświadomiłem, że daj nam jeszcze parę lat. A ludzie na czacie będą mieli takie... Na czym? Jak się mamy, kolegowie? Całkiem w porządku. Miałem dzisiaj trochę rzeczy do pogarniania, ale poogarniałem. Właśnie się starzełem bardzo intensywnie. Wstaw tutaj ten mem, gdzie Jason Bourne widocznie nabiera siwizny. To z Bourne'a było, czy z jakiegoś innego filmu? Bo zawsze mi się wydaje, że to jest z Bourne'a, ale to dlatego, że głównie z tym filmem Interstellar. Okej. Nie wiem, jakoś zawsze tego aktora kojarzę tylko i wyłącznie z Bourne'em. I swear. Bloodborne. Jason Bloodborne, mój ulubiony aktor z anime. A, potem się dało jeździć, nice. Dajmy faktu, że chuja widzę. Jak daleko w nie jesteś? No, takich sobie ja piszę, mam wodną oznakę. Nie ma jeszcze selfa, nie? Gdzie był self? Na górze teraz. Ale będzie fajnie punchowane. Jason Bloodborne. Chyba to prawie jak te memy, że jakieś tam imię, jakaś tam nazwa firmy. Piękny Fire Punch. Oczywiście, że teraz ja nie będę trafiał. Ależ ja kocham! Muszę trafiać. John Playmobil. O, Johnsony. Nie chciałem z nim walczyć. Ja naprawdę nie chciałem. O kurwa, to człowiek. Muszę pokmać w emulatorze PS3. To brzmi jak dady pan. No słuchaj, tym razem na pewno ogarniesz i będzie wszystko pagwało na 120 FPS-ach. Mówię ci, tak będzie. Kupiłem sobie wodę cytrynową żywca i nie wiem, czy mam jakieś inne wspomnienia, czy ta woda po prostu inaczej kiedyś smakowała, ale jakoś tak dziwnie smakuje ta cytrynowa część. Tak mało cytrynowo. Brakuje tylko, żeby ktoś powiedział, że istnieje bardzo dobry sposób, żeby to było bardziej cytrynowe. To jest pizzeka cytrynowa, I know, right? Zapkanon, o tak. Zapkanon to jest uosobienie ruchów, które uwielbiam. 50% akuracji? Spierdalasz mnie z tym. Bepis. Instead. Ja dzisiaj byłem w DLC-ach i tak się zastanawiałem, czy może ten... czy może będzie jakieś... Bepis ciekawe, ale niestety nie było. Żadnego ciekawego... Bepis. Czemu Raiko Todio? Bardzo intensywne nawiązywanie do... tego... Games Done Quick. Czy istnieje świat? Ten Paul go zabija? Nie ma chuja. Czy istnieje coś, co u mnie go zabija? Blaziken? Poczwórną osobością? Na każdej innej walce w sala, jak tylko Rajko wychodził z Pokebola, to było DIO! Kiedyś to było GDQ. Właśnie to jest teraz na GDQ. Kiedy jest GDQ? W przyszłym tygodniu? Tak, w przyszłym tygodniu. Czy jest cokolwiek na GDQ, co mnie interesuje? Zobaczmy. Mega Man 9. Pokémon Violet. DLC, whatever. Live Alive. Jak może przejdę kiedyś? Daj na ekran, please. To by implikowało, że zobaczycie moje zakładki. Tak. No mi to się pewnie da ogarnąć. Przechwytywanie ekranu. Przeglądarka. I tak przydałoby mi się mieć źródło przeglądarka, więc I guess, że powinno się przydać. Beautiful, to teraz pozwólcie, że to szybko obetnę. I w sumie to mógłbym nawet ten, mam wrażenie, że nawet tak to obciąć, skoro i tak nas interesuje tylko ta część. Nie, kiedyś były inne i właśnie też jestem trochę zdziwiony. No i nie uważam, że jest zły, tylko po prostu kwestia przyzwyczajenia. Co tam dalej? Byłem na Live Alive, takich rzeczy, które mnie interesują. Sonic. Palatro. O! Decide Moniki? Just Monika? Tylko Monika będzie w tym celu? Zaraz babuni będzie Monika? Aż mi się na wisielcze humor zebrało. Metroid Fusion. Przewijam tak generalnie, jak nie widzę rzeczy, które mnie interesują, tak żeby nie było. Ninja Gaiden, Mega Manowy blok, 6.5 jest z 4. 27 minut na any percent. Ciekawe, czy oni od razu idą do tego, do Zero Stage'a. Mega Man 4, pewnie szybko, 43 minuty. Undertale Yellow. Power Wash Sim... White? Na czym to ma polegać? Heee. Guys, I'm at the galaxy. Oh, Jesus Christ. But why? Wyścig Hollow Knighta. O, to też dla mnie. Kampania jest taka... Czemu o takich godzinach? Oh my. Oh my. Goldfeed, Monster Party. O, kolejne cele. Pokémony speedrun. O, Sekiro. O, właśnie. Guys. Guys. Sevi Krzyn. Wciąż nie wierzę, że ktoś będzie to robił na tym, na GDQ. Nie widzę, co tam jest napisane. Hitless any percent. Czytaj śmiot. Symfonia Reverse Boss Order, to może ciekawie wyglądać. No, nie no, jak reverse to się robi tym, to się robi... tym, Alucardem, a nie Richterem chyba, jeżeli nie jest precyzowana. Bo kojarzę speedrun Richterem, to praktycznie high dostęp spam. Czy musi być perfekta, żeby się nie liczyło, że szalenie zbijając HP wytaczają? Podejrzewam, że jako hitless będą liczyć tego. Będą liczyć... co ja chciałem powiedzieć? Że będą liczyć, jeżeli HP nie stracisz. O, to chciałem powiedzieć. Zobaczę w sumie, czy jest taka kategoria na tym, na speedrun.com. Ilo? Bo zazwyczaj kategorie są na tym. Nie, najwyraźniej takiej kategorii nie ma. All memories, all achievements, Monster Journey, Gauntlet. Pokaż zasady. Nie, nie znalazłem nic takiego, więc... Ten był bezrobotny. A gdyby całą moją robotą było streamowanie, jak robię hitlessy, to wciąż nie zrobiłbym z ostatniego bossa w DLC. O, Fire Emblem. Nice. Zawsze mnie trochę bawi, jak oglądam speedruny z tego typu gier. Nie wiem, coś mi trochę nie gra w speedrunach z taktycznych turówek. Link to the Past, Portless. O, też można, jest. Standardowy Marian, percent. Kaiser Relay Race. Oh my. Kojarzę, był już kiedyś na tym. Na GDQ podobny. Tylko nie pamiętam, nie, wtedy też był jakiś relay tego typu, że chyba coś śmierć się zmieniali, tylko to był w jakichś Kaizo podobnych rzeczach, a nie konkretnie ten w Kaizo. Zresztą tutaj też nie jestem pewien, czy to jest Kaizo, czy Kaizo podobne. Super Metro. Okay. Na koniec doskonale, moje ulubione. Trzecia 10 na danym Elden Ring, Any% Wishless. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zaczną robić speedrun z tego, z DLC do Elden Ringa. Ciekawe mnie, czy to będzie jakieś wyważanie, które fragmenty do ulepszania opłaca mi się zebrać, a których nie. Znaczy, powiem tak, speedrun z gier strategicznych w czasie rzeczywistym jeszcze jak się mogę, ale z turówek to jest strasznie dziwny pomysł dla mnie. I jakoś nie wiem, nie mogę do niego się nastawić. No i co myśmy to robili? Jeszcze wracając na chwilę do tego, do GDQ, to jakoś nie jestem bardzo nastawiony na zbyt duże rzeczy na tym GDQ, tak szczerze mówiąc. Także... no... spoko, pewnie będę sobie włączał, ale nie na tyle, żeby coś jakoś bardzo aktywnie oglądać. Zresztą ja bardzo dużo rzeczy tak mam, powiem szczerze, że ja lubię mieć coś, żeby sobie w tle leciało, ale niekoniecznie, że ja to wtedy aktywnie oglądam. Ja go nie zabiję, a on mnie może zabić. Dlatego zaryzykuję. Yep. Nigdy. Ale kino, czyżbyś właśnie... nie jestem pewien, które kino masz na myśli. Domyślam się, że jest związane z byciem mesmerized. I nie jestem pewien, czy... Okej. Właśnie zastanawiałem się, czy jesteś już po walce, czy... ten... czy jesteś jeszcze w trakcie walki na tych... na fazach. Bait Serpent. W sumie to jest trochę bait, nie powiem. Znaczy tak, no domyślam się, bo druga faza nie jest jakaś bardzo prosta. Ja mam wrażenie, że do podcastów muszę się bardzo skupić, powiem szczerze, żeby je móc na spokojnie puścić. Albo lecą tak w tle i nic z nich nie zapamiętuję. No to mean. On się mniej wyleczy, bo jest mgła, prawda? Doskonale. Zasadowy. Oj, tak. Przestań. Powiem szczerze, ja nawet nie wiedziałem, że tego się używa w tym drugim kontekście. Odpalamy Elden Ringa? Nie, serio, jak patrzę na takie misy, to mnie chuj strzela. Na szczęście ta droga już raczej długo nie potrwa, prawda? Prawda? Tak. Mgła się skończyła, dzięki Bogu. Nie będę kłamał, jest to odrobinę stresujące. Bo to jest dosłownie rzucanie kostką, a nie jakikolwiek aktywny gameplay. I skłamałbym twierdząc, że jest to coś, co lubię. Hello. Proszę nie używać galaktycznych bomb Bogu Bobie. Bóg Bob. Bóg Bobu. Babu Babu. A Bobo Babo Babo Ba. Go Go Gaga. Czemu nie zmienię Pokémona? O mój Boże. On mnie datuje na śmieci Gravelunge'a. Czy mamy rację? Zobaczmy. Game. A. Ja się proszę zdaję tutaj z tego sprawę. Weszłam na Victionary od base. Yep, najlepiej to mówiłem. Nie powiem, że się tego kompletnie nie spodziewałem, ale miałem tylko nadzieję, że może jednak nie. Base. Excuse me? Mamo, boję się? Panie Twitch administracjo, nie propagujemy tutaj żadnych narkotyków. Proszę nie myśleć, że jest tak jak zostało to zasugerowane właśnie na czacie. Już go pogoniłem, wszystko ok? Ojej, to była babuszka Cynthia. W tej base implikuje istnieje Slave Acid. Nie dziwię się, jeżeli jest to coś, co rzeczywiście może być rzeczą. Ale fajne duszki. O co tu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Zatem pamiętaj, używanie terminu slave jest w obecnych czasach niepoprawne politycznie. Więc proszę nie robić takich niepoprawnych rzeczy. I will change the world. And my final message is... Goodbye. To jest tak, że ja nie do końca chcę się z nim bić, jeżeli nie wróciłem do centrum Pokémon, ale jak tylko pójdę do centrum Pokémon i się wyleczę... O, baby. Pamiętam, że Cyrus w podstawce był nieironicznie groźny i trudny, czego w wielu team liderach nie można było powiedzieć. Clown, potwierdzam. No teraz w każdym Pokémon Center są przeciwnicy, którzy chcą się ze mną bić. Czemu dają mi Pokémony, na które nie mogę nic zrobić? Przysięgam, gra mnie memuje i on użyje Quake'a, a ja umrę. Nie jest tak źle. Zastanawiam się, czy nie widzę cię wczoraj już, Dio. Guilty Fly... A, chuj, zasnął. Dio wydaje mi się, że jest teraz na tyle silny, żeby radzić sobie na te sytuacje, na które bym go wpuszczał normalnie. Dlatego mówię, zastanawiam się, czy może nie przekazać jak sprzeda komuś innemu, jeżeli w ogóle. Dobra, Cyrus, przyjacielu. Było fajnie, ale Clown mnie tak rozbawił, że aż wierzę, że mogę z tobą wygrać. Lubię o to, kiedy tutaj leci. Chyba Rocket An, 100%. Potwierdzam, tak było. Nic. To nie wygląda dobrze. Abortuj mnie to. Okej, to by nie wyszło aż tak dalej, tak bym się bał. Możesz mnie krytować przy pierwszej możliwej okazji. Dobrze, że tylko Cynthia nie używają. Ja bym miał Snitela, to bym go używał pewnie. Ale nie ma Snitela, więc ale ciężko. Hunter... Dio! Dio albo Gobel, jedno twojego. Albo on przeżył. I teraz jeszcze nie będę tapiał, nie. Gra mi chyba sugeruje, że granie w nią to był nietrafiony pomysł. Jestem najzabawniejszą osobą na planecie. Moją własną bronią? Mnie? Z główką wszystko w porządku? Krokodylku. Kobra. Tylko niepotężna kobra, co ja teraz pocznę? Chyba umrę. Czemu Kirlia to taki słaby Pokémon? Aj, super. Ja wiem, że trzecia ewolucja jest całkiem silna, ale do tego momentu trzeba bardzo intensywnie chyba eksplorować, mam wrażenie. Makargo. To jeszcze jest to moje wszystkie wodne Pokémony, kiedy ich potrzebuję. Cześć, aha, znowu Mega Man. No nawet nie. Nawet nie Mega Man. Chyba, że chciałeś najpierw znowu nie Mega Man. Właśnie kurwa, ja jestem głupi. Ja jestem kurwa głupi. Przecież ja mam wodny typ. I kompletnie o tym zapomniałem. Dajcie jej centrum. O tak, zespół galaktyczny jest bardzo niegroźny. Byliście kiedyś tak zmęczeni, czy zasnęliście na energetyku? Nie wiem, energetyki są dość niewygodne. Nie spałbym na metalowych pórkach, osobiście. Ja w takim razie zasnąć na siedząco, ja nie powiem, że nie, ale jednocześnie zazwyczaj to będzie tak, że będzie takie... Także nie zasnę w pełni, ale przysypiam. Ja potrafię zasnąć w każdej pozycji oprócz na stojąco. Ja bym... Nie potrafiłbym zasnąć na stojąco. Masz bardzo dobry zestaw ruchów jak na Pokemona z strasznie notatki. Najniższym atakiem. Ja nie wiem, czy ja go chcę przerzucać. Wiem, że mogę mu dać selfa, ale... Zobaczę, jakie TM on może mieć. Jeżeli nie będzie mógł się nauczyć czegoś sensownego, to... To nie będę go używał. Nie mogę zasnąć, jeżeli nie jest ciemno i cicho, więc dzień ogólnie odpada. Ja tego nie powiem. Ja potrafię zasnąć, jak jest jasno. Bardziej kwestia, że potrzebuję zazwyczaj czegoś, co tam w tle będzie leciało. Albo być naprawdę zmęczony. Nie mam TM-ów, które mógłbym dać sensownie, chyba że hehe Draco Meteor. Nie możesz się nauczyć, więc whatever. Kurde, jest szansa, że mógłby się nauczyć jeszcze czegoś i dlatego zastanawiam się, czy nie dać mu szansy, ale... Cześć, Geralt, jestem właśnie po 4 października w Personie 3. Co sądzisz o tym, jak zabili to w reloadzie? Bo jak to z większością rzeczy słyszałem sprzeczne opinie, że jest zrobione lepiej w oryginale, gorzej niż w oryginale, że Portable to robi lepiej, jada. Dam na razie tego surfa Milotikowi, bo chyba gadać można o surfa. Czy ja chcę? Też można uczyć surfa. Ja się może surfa nauczyć. A nać tam temu Milotikowi. Zwłaszcza już zajęłeś ten epizod. Powiem szczerze, ja nie robiłem tych epizodu, bo jakoś w większości z nich nie robiłem, póki miałem inne ważniejsze rzeczy na głowie. Czytaję głównie saszowniki. I tak naprawdę dopiero jak już miałem taki wolny czas, że nie było nic do roboty, to zacząłem robić te link epizody. Myślałem, że zostaje tutaj na drugie przejście, ale jednocześnie jakoś nie miałem motywacji, żeby się wziąć na drugie przejście od razu. Zwłaszcza, że i tak biłem setkę, więc nie czułem potrzeby, żeby nawet jakieś speedruny robić dla tego. Dla sprawdzenia sobie tego kontentu, którego jeszcze nie widziałem. Podsumowanie możesz w sumie, bo kojarzę chyba, o którym mówisz, ale nie widziałem go jako tak, co tam się działo. Czy z tobą walczyłem? Nie, to nie walczyłem. Chodź i walcz. To zejdzie na Power Whipa? Pewnie nie, co? Yep. Au. Ja za to zejdę na countera. I Eevee, Modlek UW. Na Bogu przysięgam. Gra mnie troluje i memuje. Ten Garwa swoją drogą nigdy nie bije ewolucji w takim tempie. Przez to, jak jest brutalnie niszczony przez wszystko dookoła. Bo mam wrażenie, że co chwila dostaje jakimś losowym hitem za cały HP. A wystarczyło go wyewoluować wcześniej i nie byłoby tego problemu. Najgorsze jest to, że to co właśnie powiedziałem, jak najbardziej sens. Co to działa? Czy ja się zabiję od tego? Nie. Na szczęście aż tak źle nie jest. Czy ja chcę się wrócić? Tak, ja chcę się wrócić. Nawet jeżeli gatwiej, że nie. Frosa? To sądzę o Froslas. Myślmy. Łapać czy nie łapać? Łapać czy nie łapać? Spróbuję. ma wyjątkowy typing, więc mogę spróbować, jak jest. Czy jest coś jeszcze, co ma taki sam typing? Tak na szybko z głowy mi nic nie przychodzi. Przy czym wiadomo, ja głównie siedzę w pierwszych tam 4-5 genach. Rotom lodówka? Czy rotom lodówka jest innego typingu? Nie, bo tak to nie przychodzi mi do głowy. Nie będę kłamał. Złapiesz się? Nice. Chciałbym zobaczyć po złapaniu statystyki Pokémona. Wydaje mi się, że w którejś z nowszych generacji to dodawali? Ale może już dopowiadam sobie rzeczy, które chciałbym, żeby były, a niektóre rzeczywiście są. Byłoby to bardzo w moim stylu. Muszę przejść parę nowych generacji, mam wrażenie. Bo 6 nie przeszedłem, 7 nie przeszedłem, 9 nie przeszedłem, ale to po części dla zasady. I przez to mam wrażenie, że głównie do 5 kojarzę Pokémony, z 6 kojarzę Pokémony... Inaczej, ja większość Pokémonów kojarzę mniej więcej czym są, jakie mają typingi i tak dalej, ale to bardziej dlatego, że są w Pogo, a nie, że tak w głowie jestem w stanie je wymienić albo podać jakie ten... Podaj, które geny są. Ja prędzej powiem, jaki ktoś ma typing, niż jaka generacja jest. O, to co? Kiedy quizy? O mój Boże, madam. Ja pożałuję, że jest to jego fajla. Ja przejdziemy na 5 gen, potem nie ma EMU. Haha, teraz już też nie ma EMU. Jesus, aż oni mają dużo tych przymiotów negujących te... negujących... super efektyw trochę. Zaskakujące wręcz dużo. Chciałbym, żeby powtarzanie sobie, że jestem silny, tak pomagało. Leech Life 100% tak działa. Potwierdzam. Leech Life działa dokładnie tak, jak kolega opisał. 100% nie działa tak, jak kolega opisał, ale byłoby zabawniej, gdyby działało, że Leech Life kradnie przy okazji te staty. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że mógłby być lekko, tak wiecie, leciuteńko silny. Ja zostanę sparaliżowany. Okej, nie zostanę sparaliżowany, bo kurwa umrę. Okej, nieważne. Myślałem, że Blaber będzie za silny. Aha. Tylko to jest z kategorii rzeczy, których nie tykam. Bellsprout. Nie wierzę aż tak bardzo w Fire Puncha. Chciałbym wierzyć, ale widziałem, jak do tej pory się sprawował i za często mnie zawodził. Więc nie tym razem. A Kirlia potrzebuje poziomów też. Zastanawiam się, jak długo takie dzieciaki mogą siedzieć pod ziemią i że nic im się nie dzieje. Bo mam wrażenie, że zaskakująco często je widzę, jak tak wyskakują. Nie wiadomo kąt, nie wiadomo jak długo tam siedziały. Oczywiście, że nie trafiłem, doskonale. Mleko, please. Jesus. Grass typing to jeden z najgorszych typingów defensywnych w historii, I swear. Nie, to mam wrażenie, że jest tyle typów, które są dobre na grasy, że aż tak ich używać sensownie. Uważasz, że te typy, które są dobre na grasy, są bardzo popularne mimo wszystko? Bo to jest Fire, jest Flying, jest Ice, jest Bug nie aż tak, ale wciąż. Jest Pokémon, który po prostu ma jakiś tam wciśnięty ruch typu Bug. Nawet jeżeli same sobie nie są bug. O, chwila. Mount Coronet. Czy ja teraz miałem iść w ogóle? Ja się zastanawiam. Do Snowpoint City? Chyba do Snowpoint. Tak mi się wydaje, że do Snowpoint mieliśmy iść. Bo co to jeszcze było? Tu jest Canalive. Czy ja do Canalive miałem iść? Ha! Nowe pytanie. Czy ja w ogóle mogę iść do... Ja nie mogę iść do Snowpoint, bo Cynthia jeszcze nie wiem. Chyba. Okay. To już mi się miesza kompletnie. Zobaczmy. No nie, nie przejdę. Arian Mega. Nope. A ty masz flyer. Hej, w sumie przecież tutaj na wędkę dało się złapać wodne Pokémony, z tego co pamiętam. Ciekawe co będzie na selfie. Boję się zapytać. Co ja mam taką rozkminę teraz, bo tak przyszło mi to wcześniej na myśl. Jak są quity, to w której generacji one są? Aż muszę sobie ich zerknąć. Czy ten, czy quity są z poszczególnych danych jednej generacji, czy jest ich tam więcej? Bo to pewnie jest spoiler w tle. Pokémon. 151 Pokémonów, typy, motywy. Pokémony z drugiej generacji, Pokémony z trzeciej. Trochę tych quizów jest, jak te patrzę. Przy czym nie ma tak naprawdę żadnych takich szerszych, bym powiedział, bo to zazwyczaj jakieś typu pierwsza gena, druga gena, trzecia gena, bardziej w tę stronę. Przynajmniej na sporku, jak patrzę. Jeszcze chwilę dołączę do hejta na nowe zakrętki. Do hejta na nowe zakrętki, bo naprawdę tylko zakrętniki filmy robię tak chujowo, że się ciężko zakręca z powrotem. Ja właśnie mam często problem z zakręcaniem ich tak dalej z powrotem, powiem szczerze. Że... nie wiem. Tak jakby ona nie chciała najść tak jak powinna i że przez to muszę ją parę razy poprawiać. I tak mnie to denerwuje. O mój Boże. Pokémony dodałem 7 generacji, tego już nie byłbym w stanie odpowiedzieć. Właśnie jedno odkręcenie i ściągnę z całości. O, nie powinno się tak robić, o! GG Biedronka. Dziękuję, pan Biedroń. Siódma to jest Alola, bo to są Sanemuny. Istnieje jeszcze to, co tu mamy? Pokemon World of Firebrand. I'm thinking of a Pokemon. I guess which there are. Na jakiej sali to działa? Mogą być angielskie, dla mnie to akurat, jak zapewne można się domyśleć, najmniejszy problem. Na pewno musiałbym okroić geny tak gdzieś do 7, nawet nie, chyba do 6, albo do 5, o tak zróbmy. Tylko nie jestem pewien, jak to działa. Kiedy dodawałem jedno, tylko Jezu. Pisz jakiegokolwiek Pokemona, nie wiem, Charizard. Okej, już chyba kojarzę. Z nowszej geny nie zgadzały się, że w ogóle typy, jest niższy i lżejszy. No dobra. To weźmy coś, co jest niższe i lżejsze. Swampert? Czyli jest niższe i lżejsze. Jest niższe? Tak. Swampert. Nowsza gena jest niższy i lżejszy i typy też się nie zgadzają. No dobrze, dałem do 5 geny w sumie, chyba. Mam nadzieję, że załapało. Jeżeli typy się nie zgadzają... Rodzę radę. Z tej geny jest niższy, ale cięższy. I typy wciąż się nie zgadzają. Lucario. Czyli Roze. Nie. Bo musi być niższy od Roseida. To nie Lucario. Znaczy, chcę spalić tego. Chcę spalić Lucario dla typów. Żaden z typów się nie zgadza. I jest niższy i lżejszy od Lucario. W ogóle głupie pytanie, czy jeżeli mam na przykład, że typ 1, typ 2 to ten, to jak chcę powiedzieć, to jeżeli na przykład wybrałem Fire Flying, to nie ma szans, że to będzie ani Fire, ani Flying, czy to może być któryś z nich, bo wpisałem w złej kolejności na przykład? Bo logika nakazywałaby, że to powie, że to nie jest ani ten, ani ten. Ale nie jestem pewien w tym momencie. A czekaj. Lokarias. Nie, musi być lżejszy. To nie. Niższe i cięższe do Zejda. To może być Gible? Gible? Wciąż jest niższy i cięższy od Gibla. Jednocześnie jest lżejszy od Lucario i nie jest smokiem. Też to jakiś monotyp. Nie jest pisany Gibla. Gible jest bodajże ten. A nie, Gible jest akurat nieważne. Czwarty gen monotype. Czwarty gen monotype jakiś. Najlepiej, żeby przy okazji się zastosować do wskazówek. On jest niższy od Gibla wciąż. Nie, Vespi Queen będzie za wysoki. Kombi będzie za lekki. Granitos jest za wysoki. Jest lżejszy od Lucario, więc Shieldon to nie jest. Zresztą Steel ma wyłączone. Czy był jakiś monotyp Electric z czwartej geny? Electiva... Cześć, to jest Electiva, to nie, Electiva jest dwajnie. Przez scrolluj na typy... A, bo ten, bo mam ucięte typy, right, przepraszam. Już tam pewnie. Był Pachirisu, ale Pachirisu nie będzie do statystyk pasował, bo on jest za lekki. I mean, mogę go wybrać tylko po to, żeby żeby sprawdzić, jak jest. Type 2. Czyli to jest coś Electric? I nie jest to Magnezon, bo ten... A, to znaczy, że to jedno... To znaczy, że to jednotypowe? Tak, bo type 2 non, okej. Dobra, widzę. Tylko co to może być wtedy? Bug jakiś? Pokémony z czwartej geny. Tak, to tej geny, w którą właśnie gramy, wiem. Zdaję sobie sprawę. Waży więcej niż 20 i mniej niż 54. Jest wyższy niż 0,4 i niższy niż 0,7. No to przysnęło doskonale. Gen 4. Tak, type 2. Kraindos nie pasował, bo był ten, bo był za wysoki. O tak, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Zadaj mi wciąż elektryki? Czemu zadaj mi elektryki przy takim wyszukiwaniu? A, bo stacja. Ja. Już wiem. Czyli potrzebuję czegoś między 04 a 07. Kurwa, bidów. Ale jest za lekki. Bidów nie, bo jest za lekki. Potrzebuję czegoś cięższego niż 20,5 i lżejszego niż 54. Domyślam się, że pewnie trochę ucina. Część Arcade. Większość 20,5 i mniejsze niż 54. Jest Happy, nie jest Glaceon. Czekaj, dobrze mówię? Nie, Glaceon nie. Bo Glaceon jest za wysoki. To będzie Happy, nie? Chyba z tego. Tak. Nice. Sprytne w sumie. Też jest daily zagadka z tego. Myślałem, że to jest daily. Aczkolwiek nie wiem, czy daily nie są po prostu ten. Czy daily po prostu nie są... Tak jakby ten. Czy daily nie są... Ze wszystkich generacji. A ja jednak po 6 nie będę ogarniał. Znaczy po 5 tak naprawdę. A dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy może tym razem, tak jak było wcześniej zasugerowane, sprawdzić to single type. A chyba... Jest single type. Z wcześniejszej geny. Niż wyższy i cięższy. Charmeleon. Aż nie wiem. Zastanawiam się, czy nie sprawdzać double type'ów od razu. Żeby potencjalnie wykluczać dwa typy na raz. Gena się zgadza, czyli z pierwszej geny jest niższy i lżejszy. Pidgeotto. Jest niższy i cięższy. Tak. Na razie próbuję wykluczać te double type'y. Tylko zastanawiam się, czy jeszcze jakieś double type'y sensowne mi zostały. Chyba nie. Bo Fire nie miał double type'ów. Grass z Poisonem głównie. Electric nie miał. Chyba, że będzie Magnemite liczyło. Już jako double. Tutaj może liczyć. Tak. Magneton... by pasował potencjalnie. Wpasowałem się idealnie z wysokością. Czy da się jakoś wylistować Pokémony po konkretnej tej? Po konkretnej wartości? No dobrze. I ma to być single type, który jest cięższy niż 30 i lżejszy niż 60. Persian, Primeape, Ponyta, cięższy niż 30, to nie, Persian, Primeape, Drowsy, nie, wreszcie Persian nie może być. Spróbujmy tego Primeape'a. Nice, Primeape, nice. What the hell, even is that? Jakiś pseudo wordle. A raczej Pokémon World-like. Dobra, spróbujmy jeszcze R1 na sobie machnąć. Czałem się drogę. A od czego by tu zacząć? Spróbujmy może Tyranitar. Wyższa gena. Czyli coś po drugiej. Spróbujmy jakiegoś single type'a może. Arceus. Jest to single type. W sumie niepotrzebnie, bo mogę ten od razu po wadze wzrośnie. Czyli jest to trzecia gena, to na pewno. Single type z trzeciej geny, który jest lżejszy niż od Titara. Spróbujmy jakieś double type może. Swampert? Będzie niższy i lżejszy. Jest cięższy i niższy od Swamperta. I nie zgadza się żaden typ. Trzecia gena. Typ Psychic, Metang. Nie może być Metang, bo jest za ciężki. Beldum jest cięższy i jest niższy. Nie zgadza się typ, jest cięższy i wyższy od Belduma. Growal. Znałem się na razie double type, żeby znaleźć potencjalnie po dwóch typach, a nie tylko po jednym. Rosalia będzie za lekka. Tropius? Tropius będzie za wysoki. No nie. Shifty będzie za lekki. Coś z trzeciej geny. Blaziken jest za wysoki, to nie. Kakczyn. Znaczy staram się na... jest za lekki też. Staram się na razie spróbować znaleźć jakiegoś double type'a jeszcze. Wezmę chyba jakiś po... co, wezmę tego Blazikena dla samych tych. Aż nie, fajnie było, żeby przy okazji chociaż jedna z statystyk się zgadzała, tych wagowo wzrostowych. Fajnie, że pokazują metryczki. To prawda akurat, chyba też sprawdzam tylko te. Sprawdzam tylko... jeden typ wtedy. Znaczy, nie, krabat jest druga. To nie. Salamence. Spróbujmy Salamence. Salamence, Jezu. Jest to dragon. Ola. Terraria? Nie, czekaj. Hold up. To jest monotype. Fuse Dragon z trzeciej geny. Lati są te. Lati są Dragon Psychic. Z Levitatem. Shelgon? Jeżeli to był monotype Dragon, to musiał być Bagon albo Shelgon z trzeciej geny. Bo dosłownie nic innego nie mogło być. A chuj, to jest fajne jeszcze. To dobrze się bawię. No to co? Infernape. Piątej geny. Zapisz. Zapisywałem w Pokémonach chyba. Kolejny uzależniony. Znaczy, po prostu robię to dzisiaj, nie mówię, że na następnych filmach będzie. Będziesz grał z nami dzisiaj. W co chcecie grać? W piraty zgaduję. Mogę wejść chyba. Tylko potrzebuję jeszcze tego jednego quiza zrobić. Jakby trójkę to w piraty. Oj, tak, czekaj. Deep Rock Galactic install. Gdzie ja to miałem? Tu ja to miałem. Piąta gena. Piąta gena. Zobaczmy. To może być z piątej geny. Jak on miał? Boże. Jak się nazywał wodny starter z piątej geny? Zapomniałem, jak się nazywały startery z piątej geny? Samu. A on jest. No ja mogę spalić tego. Właśnie on jest niższy, to nie. To nie sprawdzamy samuraja. Okej, przyznaję się bez bicia, że z piątej geny pamiętam ewidentnie dużo gorzej niż myślałem, że pamiętam Pokémon z piątej geny. Braviary jest za wysoki. Piąta gena. Volka jest za wysoka, plus Fire, więc nie do końca. Dragon będzie za wysoki, no tak. Durant? Jest to piąta gena. Jest lżejszy od Duranta, o mój Boże. Jest wyższe, więc nie będzie to Solosis. Słonna. Jest za wysoka. Więcej Ducklet? Ducklet jest ten. Jest za niski i za lekki. Golet będzie za ciężki. Zapomniałem, że Golet jest tak ciężki, jedu. Reunikus jest za... Wait, what? Hold up. Jest wyższe. Jest wystarczająco. Jest lżejsze od Deoniusa. I nie jest monotype. Yamask. Nie jest to monotype, więc Yamask odpada. TT Emolga? Mam flying wykluczony, więc nie. Czy był jakiś Rock Ghost? Nie, Rock Ghostów nie było. Ghost Dark? Czekaj, 11 Ghost. Jak tego Tity? Czy ja nie wykluczyłem sobie go Tity przez Uniclusa jako Psychika? Golur? Tak, ale zdecydowanie nie pasuje z statami. Golur zresztą też. Bo musi być niższy i lżejszy od Uniclusa. Haxorus był z monotype. Deino? Czy Deino jeszcze nie jest Dark? Jest Dark Dragon. Nice! Aj, kliknęło mi się, to już aż nie można nie zrobić. Nie uważacie? No dobrze, zobaczmy. Blaziken. Nowsza gena. Niższy, cięższy. Deino jest lżejszy od Duranta. Durant to stalowa mydłowa, więc pewnie dlatego. Taltera. Miał być niższy. A druga ewolucja jeszcze nie jest ten. A Grotl nie jest jeszcze grana, to chciałbym double type najpierw. Chyba to nie ironicznie może być odpowiedź. Naaaa. To było za łatwe. Jak to było jeszcze tylko jedno, przysięgam, panie władzo. Na, to jeszcze nie ten poziom. Spokojnie. Starsza gena, żaden typ się nie zgadza. Niższy, lżejszy. Nie ma. Nie Swampert, marsz. Stomp. Niższa gena, wyższy, cięższy. Ej, dość niski zakres tych wysokości. Czyli sprzed trzeciej geny. Czekaj. Weepin. Nie, miał być niższy. Miał być cięższy. Coś jeszcze było? Gas Poison. No sobie to. Tangela jest za. Jest za lekki. Tangela jest za wysoka. Bailiff też. Chic. O, i ta jest za lekka. Ta koleżanka w biurze mi pokazała grę szukańców oczy. Dunsparce jest za wysoki. Pududa jest za wysoki. Kadabra jest za wysoki. Abra jest za lekki. Dyrozzy jest za wysoki. Mike jest za niski. Grimer. Jest to opcja. Monotype. O równo tej samej wadze. I wzroście 0,8. No dobrze, chyba nie pozostała nam to wielkiego bólu, nie uważacie? Nie no, przysięgam, to Blitz z pierwszej generacji. Fajna stronka, możesz sobie zapisać gdzieś. Dodaj stronę. Ale ten, jak na dziś to będzie na tyle. W środę normalnie powinny być battle networki. Chciałem gdzieś wcisnąć Elden Ringa dodatkowego, ale to już nie będzie mi dane w tym tygodniu. Zobaczę, czy w piątek nie wcisnę Elden Ringa nowego, ale to mówię, muszę zobaczyć, dlatego że rodzinka do mnie przyjeżdża. A wstępnie na pewno Elden Ring będzie w sobotę, może w piątek. Dam jeszcze znać pewnie jakoś... Inaczej, jeżeli będzie to w piątek, wrzucę pewnie na Discordzie ogłoszenie. A na dziś to było na tyle, dzięki za przybycie, trzymajcie się, po. Cześć!